Od porozumienia rządu z górnikami minęło 8 miesięcy. Jednak sytuacja w branży nadal jest napięta. Wczoraj zabrzańscy związkowcy uzyskali wreszcie zapewnienie ze strony rządu. Minister Czerwiński zadeklarował, że do końca przyszłego tygodnia rząd wywiąże się z porozumień styczniowych. Że są już przygotowani. Jeszcze brakuje im niektórych rozwiązań, natomiast gotowi będą do końca przyszłego tygodnia i że na koniec przyszłego tygodnia prawdopodobnie pani premier na Śląsku ogłosi realizację porozumienia styczniowego. Na razie są to deklaracje, choć dla pracowników kopalni Makoszowy niewątpliwie kluczowe. Jak podkreślają związkowcy, pomysł na jej uratowanie już dawno powstał. Inwestor, czyli ta polska grupa energetyczna, to jest dla nas, myślę, najbardziej takim kontabilnym, czyli po prostu takim najlepszym rozwiązaniem, jakim teraz sobie można wyobrazić. Swój pomysł na polskie górnictwo i przemysł energetyczny ma również Prawo i Sprawiedliwość. Dziś kandydatka PiSu na szefa rządu Beata Szydło przyjechała do Zabrza, by porozmawiać z władzami kopalni Makoszowy, związkowcami i prezydentem miasta o trudnej sytuacji w branży. Na Śląsku bije gospodarcze serce Polski. Ktoś, kto tego nie rozumie, ten nie ma pojęcia o tym, co zrobić dla polskiej gospodarki, żeby ona się rozwijała. Tutaj na Śląsku jest fundament polskiej gospodarki. Trzeba o tym pamiętać. Ale nie wystarczy tylko mówić, nie wystarczy tylko zapewniać, deklarować, ale potrzebne są konkretne działania. Bo to serce dzisiaj potrzebuje lekarstwa. I o tym mówią sami mieszkańcy Śląska. I tak jak powiedziała pani prezydent na naszym spotkaniu, piękne słowa. I dedykuję je wszystkim rządzącym i wszystkim tym, którzy biorą dzisiaj odpowiedzialność za polskie sprawy i polską gospodarkę. Śląsk chce być traktowany odpowiedzialnie. Tego dzisiaj oczekują Ślązacy. Tego dzisiaj oczekują mieszkańcy Śląska. Tego dzisiaj oczekują górnicy. Mimo że to część nabierającej tempa kampanii wyborczej, przyjazd Beaty Szydło do Zabrza docenili związkowcy. Potrafiła dostrzec, że oprócz wielkich problemów, którym jest problem w ogóle górnictwa, generalnie kompanii węglowej, to są też takie małe kopalnie jak nasza, że też tutaj są ludzie, którzy ciężko pracują, uczciwie pracują, mają rodzinę i też chcą tu żyć. I za to jesteśmy zobowiązani, że przyjechała do nas na kopalnię z dobrym słowem, z nadzieją, że będzie realizować, że widzą, że dostrzegają, że górnictwo to jednak jest branża, której no nie będziemy szybko zamykać, bo ten węgiel naprawdę jest potrzebny. Beata Szydło zapowiedziała również, że jeśli powstanie rząd jej partii, Polska będzie negocjować warunki pakietu klimatycznego oraz dojdzie do zmiany w nadzorze nad górnictwem. Zaapelowała także do premier Ewy Kopacz, by podała konkretne rozwiązania, na które liczą mieszkańcy Śląska. Dzisiaj wszyscy ci, którzy mówią, że nie da się ratować polskich kopalń, że górnictwo to jest branża, która jest branżą schyłkową. Nie tylko, że się mylą, ale mają złe intencje. Ja nie boję się tego powiedzieć. Trzeba walczyć o polskie górnictwo i o polską energetykę. Tak jak robią to tutaj ludzie na Śląsku.